Zwiększenie wydatków na świadczenie usług przewozu komunikacji miejskiej. W pierwszej chwili myślałem, że chodzi o może 40 tysięcy, ale patrzę, jest tutaj zapisana kwota 4 milionów 71 tysięcy złotych. Zwiększamy wydatki na komunikację miejską o 4 miliony złotych, Szanowni Państwo. O 4 miliony. To zwiększenie wydatków związane jest z wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu w związku z modernizacją sieci tramwajowej, modernizacją i zamknięciem na czas remontu ulic miasta Bydgoskiej, Chojmińskiej, Szosy Toruńskiej, co spowodowało powiększenie wartości pracy przewozowej zaplanowanej na 2014 rok. Ze względu na waloryzację stawki wozokilometra autobusowego dla Arifa także. Czy mógłby Pan Prezydent wyjaśnić nam, szerzej powiedzieć nam, na co wydatkujemy, zwiększamy tą kwotę aż o 4 miliony złotych. Czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy, przedstawić nam szczegóły dotyczące także tej waloryzacji dla Arify i co kosztuje te 4 miliony złotych w ramach tych rzeczy, które zdarzyły się przez planowaną modernizację. Czy możemy uzyskać jakieś wyjaśnienia odnośnie tej kwestii? Prosiłbym w pierwszej kolejności. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy wpisane w umowie z każdym z przewoźników i z przewoźnikiem prywatnym, jakim jest Arriva, i z przewoźnikiem naszym, jakim jest MZK, coroczną waloryzację stawki związaną z cenami funkcjonowania i z kosztami przewozowymi. Waloryzacja, dopłata do usług komunikacji w wysokości 4 miliony 71 tysięcy złotych jest związana, tak jak pisze Panie Radny w tym opisie uchwały budżetowej. Dwa fakty. Pierwsze, modernizacja sieci tramwajowej, o której Pan wspomniał, nie ma tych przewozów, które były po stronie dochodowej MZK, czyli jakby te tramwaje jeździły, to byłby określony dochód. W wyniku inwestycji tego dochodu nie ma, więc tu ponosi MZK określoną stratę. To jest pierwsze, to jest wszystko szczegółowo opisane. Natomiast drugie, waloryzacja stawki, Pan pytał o szczegóły, mówi jakaś tajemnica, tu nie ma żadnych tajemnic. Co wpłynęło na to, że aż trzeba podnieść o 20% koszt wozokilometra? Czy energia elektryczna, która jest jakby nośnikiem kosztów, czy koszty osobowe, czy amortyzacyjne? Które z tych kosztów tak drastycznie poszło w górę, że trzeba było o 20% podnieść koszt wozokilometra? Mamy modernizację sieci tramwajowej, tramwaje nie jeżdżą, natomiast MZK ponosi z tego tytułu koszty stałe, które no my musimy im ponosić, musimy im refundować. I w związku z tym, pomimo że tramwaje jeżdżą w ograniczonym zakresie, to my płacimy za wykonaną pracę przewozową, jak również te koszty stałe, które zostały z tych tramwajów, które nie jeżdżą. Każde takie planowanie, takiej modernizacji powinno zakładać właśnie koszty komunikacji zastępczej, które powinny zawierać się w kosztach ogólnych inwestycji, moim zdaniem. No nie wiem, pan wytłumaczy, czy tak nie powinno być. Co do innego zdania jest Urząd Marszałkowski, który jest instytucją pośredniczącą wydawania środków unijnych. Musimy zakładać na samym początku, że koszty związane z komunikacją zastępczą również życzymy jako koszt kwalifikowalny w przypadku rozliczenia tego projektu unijnego. Niestety instytucja pośrednicząca w tym przypadku nasz Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody, aby tego typu koszty się tam znalazły, stąd też żeśmy je wyjęli z całych kosztów projektu tych kwalifikowanych. Chciałem powiedzieć, że nie jestem usatysfakcjonowany odpowiedzią, jaką otrzymałem od przedstawicielki MZK. Ja pytałem, co było nośnikiem kosztów tych, które wpływają na koszt wozokilometra tramwajowego. Bardzo proszę o odpowiedź. Panie Radny, moim zdaniem Pani Majsza powiedziała jasno i czytelnie, jeżeli koszty stałe firmy tramwajowej MZK w części tramwajowej są kosztami stałymi. Jeżeli mniej jest wozokilometrów tramwajowych, to jeden kilometr mniejszej ilości przejazdów musi kosztować więcej, bo na to wchodzą koszty stałe. Czyli jeżeli gdzieś tam kosztował jeden kilometr przy 15 tramwajach, załóżmy tam 12 zł, to przy 5 czy 8 będzie więcej kosztował, bo koszty stałe to są stałe, więc rozkłada się nie na 15 tramwajów, tylko na 8 czy 10. To jest główny powód, że tramwaje nie jeżdżą, a koszty stałe utrzymania, tak jak to mówią, to są koszty stałe, więc rozkładają się na mniej ilości tramwajów i na mniej ilości kilometrów są większe koszty.
Panie Prezydencie, mam takie pytanie, bo nie bardzo rozumiem, jeżeli tramwaje w tej chwili przez długi czas nie jeżdżą, czy my mamy z tego tytułu oszczędności? Bo widać, że mamy straty, że jeżeli tramwaj jeździ, to ma zyski, a jeżeli nie jeździ, to ma straty. Nie rozumiem tego, bo wiemy, że nie ma, jeżeli w tych 4 milionach mamy i 71 tysięcy mamy sprawy związane z ogólnym, że tramwaj przez to nie jeździ i mamy takie, to ja rozumiem, ale nic się nie mówi w tym, na skutek czego, jeżeli tramwaj nie jeździ przez tak długi czas na linii numer 1, czy są jakieś zyski z tego tytułu, czy to jest kalkulowane te 4 miliony. W naszych domach, w mieszkaniach otrzymujemy tą fakturę czy rachunek za energię elektryczną, otrzymujemy w dwóch pozycjach. Za przesył energii, za to, jaką tę energię gdyby zużyjemy. W przypadku tramwajów mamy stałą opłatę, około 50% to jest energia elektryczna, a z niej połowa to jest tak zwana za moc zamówioną. Moc zamówioną na podstacjach musimy cały czas trzymać, bo ta linia tramwajowa do choćby na osiedle Rząd cały czas funkcjonuje, te tramwaje przejeżdżają. Natomiast nie wykonują, nie zużywają tyle energii elektrycznej, ile ponieważ nie wykonują tyle tych wozów kilometrów, tak więc koszty stałe, choćby z mocą zamówioną, musimy po prostu ponosić. To samo, jeżeli chodzi o pracowników. Widzę, że pan radny w ogóle to nie interesuje, co ja mówię, bo tam rozmawia z panią radną. Kolejna rzecz to są oczywiście płace motorniczych. No, na okres jak gdyby nie wypracowania tego wozów kilometrów, ci pracownicy, oni dalej pracują w miejskiej spółce. Spółka nie zwiększała ilość motorniczych, tylko zmniejszała w wyniku jakby naturalnych odejść. Natomiast te osoby no, wykorzystały swoje urlopy i zostały przesunięte do innych prac związanych choćby z konserwacją tych wozów tramwajowych, które nie jeżdżą, więc oni dalej pracują w tej spółce, koszty ich płac są ponoszone i tak dalej. Wydłużenie inwestycji ma szalony związek z tym, że ponosimy coraz większe koszty. I moje pytanie idzie dalej. Czy zarząd miasta będzie dochodził od wykonawcy odszkodowań za wydłużenie terminu? Bo tłumaczenie się, że gdzieś jakieś instalacje niezidentyfikowane, niezarejestrowane, przecież ktoś podpisał umowę na określony termin, wie, że zdarzają się różne rzeczy i czy nie jakiegoś zabezpieczenia czasowego nie uwzględnia. Wrócę do tego tematu MZK i dofinansowania 4 milionów tej kwoty. Panie Prezydencie, Pana wyjaśnienia odnośnie tramwajów jest bardzo logiczne. Oczywiście, tramwaje nie jeżdżą, nie zarabiają. Koszty stałe zostają i tu jest sprawa bardzo prosta, jasna i zrozumiała. Natomiast idąc tym tokiem rozumowania do drugiej części, tej związanej z 6% podwyżką, to jest 36 groszy na 1 kilometrze dla Ariby, no to tutaj jest akurat odwrotnie, bo jeżeli nie jeżdżą tramwaje, to jeździ komunikacja zastępcza, czyli oni w tym wypadku zarabiają więcej. I teraz, Panie Prezydencie, jeżeli w tej chwili, ja nie wiem, czy to jest najlepszy okres na podwyżkę, z uwagi na to, że jednym z takich podstawowych kosztów ponoszonych przez przewoźnika są ceny paliwa. Ostatnio idą w dół. I będą szły. Więc uważam, że to w tym akurat okresie czasu nie jest najlepszy moment na podwyższanie jednego pozytywu. Dziękuję. Komunikacja zastępcza nie dotyczy Ariby. To wszystko robi MZK. Ale z czego wynika waloryzacja 5,5%, bo to tyle wychodzi w tej chwili, to proszę bardzo pana wiceprezydenta Sikorskiego. W Ariby, jak wspomniałem wcześniej, zwiększenie stawki pozytywnej to wynika z umowy. Umowy zawartej ponad 5 lat temu, to jest umowa wieloletnia, która była załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków postępowania naszego przetargowego, czyli do naszego przetargu na szukanie tego wykonawcy. W tym SIF-ie do samego przetargu był szczegółowo rozpisany wzór waloryzacji stawki na dany rok. Na ten wzór składały się przede wszystkim koszty paliwa, koszty oczywiście płac, koszty materiałów, koszty średniego zużycia ogumienia w autobusach i tak dalej, i tak dalej.
i wyliczamy na podstawie wzoru każdorazowo stawkę na dany rok. To, o czym pan radny wspomniał, że w tym roku ceny paliw tam spadły, to jest prawda. Stąd też wyliczając stawkę na kolejny rok, będziemy brali wskaźniki GUS-owskie cen paliw za rok wcześniejszy. Czyli to, o czym pan radny wspomniał, powinniśmy mniej zapłacić w przyszłym roku, w związku z tym, że w tym roku paliwa jak gdyby staniały. Przedmówcy pytali, czy została skonstruowana w ten sposób umowa, że w umowie nie ma nic, co by świadczyło o odszkodowaniu między inwestorem a urzędem. Dopiero teraz mamy podejmować decyzję, jeżeli inwestor powie, że słuchajcie, my przedłużamy nasze prace, bo nie wykonamy tego w terminie. Jak to jest? MZK dalej będzie ponosiło straty. Kto za to będzie płacił? Bo to nie jest miesiąc, dwa, to będzie o kilka miesięcy. Będzie zima, będzie no, następne ciepłe miesiące, jak to kolega wcześniej sygnalizował. Kto pokryje te straty? Bo ja czegoś nie rozumiem. Jeżeli się precyzuje umowę, jeżeli się podpisuje umowę, to wcześniej w umowie mamy zaznaczone. Tak było podobnie z ulicą Kalera, gdzie kilka milionów zostało podarowane. Nie wiem jakim cudem, jak do tego doszło, gdzie te pieniądze poszły. Miała być hala sportowa, za te pieniądze wybudowane nie zostało nigdzie. Odpowiedź, jak jest skonstruowana umowa, jeżeli chodzi o wykonawcę, chociaż ja to dzisiaj już powiedziałem panu. Panie radny, ja na to częściowo powiedziałem, że w umowie nie da się wszystkiego przewidzieć. Nie da się przewidzieć rozmiarów instalacji mediów podziemnych, które nie były od kilkudziesięciu lat przeglądane. Nie da się przewidzieć niewybuchów, które są pod ziemią na regionów. Nie da się przewidzieć reliktów archeologicznych, które trzeba zbadać. X rzeczy się nie da przewidzieć w żadnej umowie, ale poproszę tutaj nadzorującego w moim imieniu pana Sikora. Już precyzyjnie, panie prezydencie, pozwolę do ulicy Hallera wrócić. Panie radny, 400 tysięcy to była korekta finansowa do Urzędu Marszałkowskiego, nie parę milionów. Te 400 tysięcy wróciło czterokrotnie zwiększone do nas na poszerzenie dwóch pasów ulicy Warszawskiej, czyli również drogi wojewódzkiej numer 534 z Grudziądza do Rypina. To są te same pieniądze, bo pan sekretarz, gdzie one się podziały. Wydaliśmy 400 w zamian, otrzymaliśmy 1 600 000 na tą samą drogę, aby wyczyścić resztówki z tego priorytetu na drogi wojewódzkie. W przypadku torowiska, panie radny, no pan sekretarz chyba mieli pojęcia, inwestorem jest miasto. Inwestor nie powiedział, że wydłuża parę miesięcy wykonania inwestycji, więc inwestor, czyli miasto, gmina miasto też nie może samo sobie kary płacić.